Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, drugie podejście do fałki niemieckiej 4503. Pierwsze bitwy to było, nie wiem, jakieś 3-4 dni temu. Zrobiłem filmiki po rozegraniu chyba 14 bitew. Jednak jak wiecie, no czołgi niemieckie zawsze mi się podobały, więc po prostu na streamach sobie tą fałeczką pograłem i postanowiłem zrobić drugi materiał po rozegraniu dokładnie 54 bitew, czyli już troszkę więcej tego jest. Co do zdania na jej temat, praktycznie nie zmieniłem, czyli to wszystko, co ujawniło się po rozegraniu bitew 14, jest aktualne teraz, po rozegraniu już ponad 50, ale pewne wnioski tutaj jeszcze mogę wysnuć. Najpierw zobaczycie przebieg służby, bo to jest ważne. Jakie wyniki osiągałem? Otóż, co jest ważne, no jak widzicie, procent zwycięstw 81. Nie bez znaczenia ma tutaj fakt, iż grałem w plutonie wyjątkowo z chłopakami z DPA. Być może trzeba to powtarzać, bo naprawdę zupełnie inaczej gra się w plutonie i jeżeli chodzi o WR-kę tak zwaną, to no jest kolosalna różnica, wiele takich sytuacji, gdzie będąc samotnie nie dostaniemy kompletnie żadnej pomocy, a jeżeli mamy kolegę obok siebie, to jest już zupełnie co innego. Dlatego raz jeszcze zachęcam was, grajcie z kumplami w plutonie, jeżeli chcecie ten WR mieć na odpowiednim poziomie. Dobra, analiza jest taka, że zadane uszkodzenia, co jest ważne, zrobiłem 1656, uważam, że jest to za mało. Powiedziałem wam w filmie poprzednio i podtrzymuję, że byłbym w miarę zadowolony, gdyby tych obrażeń było 1700, to wtedy byłoby super. Dodatkowo jest tutaj taka wartość efektywność użycia pancerza. To jest ciekawe, otóż odpowiednio wychylając się tym czołgiem, możemy tą przednią płytę tak skontować, żeby troszkę odbijać, ale jednak różnica, ja tutaj Tigerkiem P zagrałem, wyniki o wiele, wiele gorsze, o dziwo, zrobiłem, ale moi drodzy, ten współczynnik 0,68, podczas gdy tutaj mam 0,42, prawda? Także Tiger P bez porównania więcej odbija. Co do pozostałych wyników, zniszczone pojazdy to nie ma takiego znaczenia, 1,37, maksymalnie udało mi się zrobić 3,383, czyli słabo. Słuchajcie, na 54 bitwy to już jednak wypadałoby zrobić przynajmniej jedną taką, w której się robi, nie wiem, 4000 obrażeń albo coś takiego, albo nie wiem, pod 5 nawet może, no jednak to jest 54 bitwy. I teraz wam pokażę dwie bitewki, które rozegrałem, po prostu w tle one będą leciały, a ja poględzę o tym czołgu. Okej, przed nami pierwsza bitwa. Jak widzicie, jestem tutaj z kolegą, który jedzie stokowym T25 przez 2 tutaj. No i gramy sobie na Himmelsdorfie. Te bitwy, które dzisiaj wam pokażę, nie będą na topie. O dziwo, lepiej gra mi się tym czołgiem, jeżeli nie jestem na topie. Powód jest oczywisty, jeżeli jesteście topowym tankiem, heavy tankiem na siódemkach, no to nie macie za bardzo wyjścia i musicie jechać na pierwszą linię tak bardzo hardo, powiedziałbym. Natomiast przy spotkaniu z czołgami innymi, za każdym razem prawie, że jesteście przebijani i nie ugracie za dużo. Grając na ósemkach można sobie pozwolić na pewną, powiedzmy, ostrożność, to znaczy szanowanie HP. Na siódemkach nie bardzo czasami można sobie na to pozwolić. Jedziemy tutaj z kolegą na tory, postanowiliśmy tutaj bronić. Na górce, no, tam jak widzicie są T-34, myśleliśmy, że na ósemkę pojadą Jagdpantery dwójki w plutonie, no to jest najgorsze, co może być. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jeżeli tutaj pojedziemy, a te Jagdpantery zaatakują torami, to po prostu zmiotą wszystko to, co tutaj będzie, prawda? No ale jedziemy. Plan był też pierwotnie taki, że jak się namnoży przeciwników na górce, to może stąd zaczniemy, zmienimy troszeczkę miejsce postoju i zaczniemy na górkę walić. Pierwsza zwykła Jagdpantera, zobaczcie, no kolega jest oczywiście szybszy troszkę. I z tego miejsca zaczynamy nawalać.
Tam jest jeszcze Cromwell, to on nie jest aż tak istotny. Tutaj ten mostek. No i zobaczcie, ujawniają się jak pantery na ósemce. To było do przewidzenia. Tutaj gościu na szczęście jest wyspotowany, więc bez problemu go przebijam. Jedna rzecz też dosyć ciekawa. Czasami zdarzają się takie strzały, że szok z tego działa. Ono jest świetne, ono jest celne, ono bardzo szybko skupia i to nie jest bez znaczenia, nawet w przypadku czołgu ciężkiego. Natomiast, kurczę, no, czasami naprawdę potrafi odbić. Zobaczcie, jedzie pierwsza jaczka. Ja oczywiście pierwszy strzał wpakowuję w nią. Jackson nie wiadomo po co wyjeżdża. Kurczę, no przecież on jest na strzał. Teraz już widzicie, że dwie takie jaczki są. Zobaczcie, ding-dong był. Umiejętnie skontowana przednia płyta i spokojnie można odbić potężniejszy jakiś pojazd. Tutaj nas dwa ognie prawie, że biorą teraz. Ja decyduję... No, niestety nie udało się zdetrakować. Taki był zamysł, żeby zdetrakować tą jaczkę, dwójeczkę. No i teraz nie chcę przyjąć tej buły. Myślałem, że tak go poszczuję trochę na tego sidescrapa i się coś uda, ale się nie udaje, jak widzicie. Więc innym sposobem można załatwić. Mianowicie, o, widzicie, jak przez chwilę widać i można strzelić. Czyli gość oczekuje, że wyjedziemy, ale jednak... O, i teraz się decyduje, bach, już go nie ma. Teraz Cromwell objeżdża. Upierdliwy. Dobra, udało się go rozwalić. 1700 obrażeń. To nie będą bitwy z jakimiś tam obrażeniami wielkimi. Nie o to chodzi tutaj. I zobaczcie, że jest jadzia. Oczywiście trafiamy. Silnik uszkodzony to jest już... Ja już jestem gotowy na to w każdej bitwie. Po 50 bitwach powiem wam, że w 40 minimum jest uszkodzony silnik. No teraz, kurczę, nie zdążyłem chyba strzelić, nie wyleciał ten pocisk, nie wiem. W każdym razie bitwa jest wygrana. Kolega tutaj jeszcze od MT-25 dostał. No i ja na niego, o dziwo, nie przerzuciłem. Kolega ginie. Także nie ma sensu dalej oglądać tej bitwy. Mimo wszystko jestem bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ udało nam się zneutralizować ich główną siłę, czyli te jaćki. Właśnie te jaćki się na nas wykrzaczyły. A kim my tutaj byliśmy? Jakimś papierowym hatekiem i drugi to Tedek. Przechodzimy do drugiej bitewki. Okej, kolejna bitewka. Jesteśmy w tym samym składzie. Wyrzucenie na dziewiątki tym razem. Od razu powiem odnośnie losowań przy okazji, że... Losowania są dosyć słabe, to znaczy bardzo dużo losuje na ósemki. Na dziewiątki troszeczkę mniej, ale na ósemki naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj z kolegą zdawaliśmy sobie sprawę, że no za dużo nie jesteśmy w stanie zrobić. Postanowiliśmy najpierw podjechać pod tą dużą halę fabryczną, może tam przez te przestrzały kogoś uszkodzić. No ale nie przewidzieliśmy pewnej rzeczy. Nie przewidzieliśmy, że na prawo właściwie nikt nie pojedzie. To jest dziwne, bo tą prawą flankę się odpuszcza w niektórych momentach, na przykład kiedy przeciwnik ma bardzo dużo artylerii, no to tam naprawdę jest siekanina. Natomiast w przypadku, kiedy o tak jak tutaj T-32 jest, no to on nadaje się bardzo dobrze właśnie na tamtą flankę, ale no nie sam, wiadomo. Szpachpancer objeżdża i zdawałem sobie sprawę, że jeżeli więcej ich tam pojedzie, a zobaczcie, że nikogo nie mamy tam prawie, że no to kurde bela, tutaj będziemy jak na jakimś, jak na patelni wręcz. Więc no, postanowiłem, że zrobimy manewr zupełnie inny, czyli spróbujemy objechać czołgi będące na liniach 2 i 3, chociaż do tej pory jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie główna siła przeciwnika pojedzie. Dobra, wy oglądajcie bitwę, a ja jeszcze pogadam troszeczkę o tym czołgu. Otóż, moi drodzy, po takim dłuższym pograniu mogę powiedzieć, że jednak no, można sobie tym pojazdem poradzić, ponieważ działo jednak jest dosyć celne.
Pociski są tanie, co prawda z Golda w ogóle się nie strzela. Ja zrobiłem kilka bitew na Goldzie, ale nie w takim sensie, że zobaczyłem jakiś pojazd, którego nie mogłem przebić i odpaliłem Golda, tylko po prostu eksperymentalnie zrobiłem całą bitwę na Goldzie, nieważne tam na kogo mnie wyrzuciło. I stwierdzam, że nie jest to aż tak potrzebne, to znaczy, jeżeli ktoś z was nie gra w ogóle na Goldzie, czyli nigdy nie kupuje, po prostu zero wozi, to spokojnie tym czołgiem pogra. Naprawdę celność działa, umożliwia strzelanie po weak spotach. Tutaj zobaczcie kawu, trójeczkę elegancko. Udaje się troszeczkę potłuc. Bardzo się bałem, że on odwróci tutaj, nie będziemy mogli atakować. Zresztą, gdyby nie on, to już byśmy siedzieli na dupskach tym wszystkim czołgom tam. Ja tam zerkam co chwilę. No ale gość został wydojony. Ja teraz natychmiast staram się wjechać na dupsko. Kolega niestety tam Pershinga wyspotował. No i to jest duży problem, bo on nie pozwala mu za bardzo się ruszyć. Ja się decyduję na totalne objechanie, żeby nie przepchnęli nas czasem. No i kurczę, ten się Miglans pojawia. Szkoda. Szkoda, szkoda, bo tak bym sobie tam natłuk obrażeń. A tu niestety się nie stało. Ale nasi, zobaczcie, zajechali ich z boku. I tam teraz się mocno dzieją rzeczy różne. Zobaczycie teraz fantastyczny strzał w dupkę Isa III. No właśnie, nie wiadomo co się stało. I goście zostali pokonani. Czyli jak widzicie, takim wolnym czołgiem, no coś tam jeszcze można zrobić. Proszę bardzo. Udało się jeszcze walnąć. Ja mam tutaj bardzo duży komfort, ponieważ mam 100% hapsa, więc no słuchajcie. Natomiast ta suczka 122-44, jeżeli spotkacie taką na swojej drodze, to was każdym pociskiem przebije, absolutnie. Tutaj, no nie wiem, trzeba było dobrze się sidescrapa postawić albo dobrze skontować przednią płytę, prawda? I oczywiście się tutaj napaliłem i chcę rozwalić go. Ale niestety lajcik był szybszy. No i musiałem obejść się smakiem. Kolega tam dzielnie się trzyma, naprawdę nie ma jakiejś pozycji rewelacyjnej. No i jestem ciekawy, za ile ten czołg będzie do kupienia. To podstawowa rzecz. Jeżeli myślicie o czołgu do zarabiania, to nie polecam, bo no nie zarobicie dużo tym czołgiem, niestety. Dobra, niestety kolega zginął. Dlaczego nie zarobicie dużo? Bo to jest siódemka, no. Gdyby to była ósemka, no to wtedy jak najbardziej. O, jedzie gościu. No i jedną rzecz, słuchajcie, buff mu się należy, ale od razu wam powiem, że buff mu się należy, niechętnie to mówię, ale raczej do hapsa i do szybkostrzelności. Oczywiście najbardziej widziałbym buff do pancerza, ale obawiam się, że gdyby ten czołg dostał buffa do pancerza, wieży i kadłuba, to mógłby być trochę za mocny. Tak mi się przynajmniej wydaje. No bo jeżeli ja jestem w stanie teraz zrobić 1659 obrażeń średnich, to przy jakimkolwiek buffie ta wartość się podniesie, prawda? Jeżeli ona podniosłaby się u mnie w wyniku tego buffa powyżej 1800, to to już by było delikatne przegięcie, bo 1800 to się tak na ósemkach czasami robi, 1800, 1900, coś takiego, prawda? Jak ktoś na ósemce przekracza 2000, no to to już jest świetny wynik i świetny gracz. Także jaka dalsza droga dla tego czołgu? Podtrzymuję zdanie, 100 hapsa więcej do 1500 plus jeden strzał więcej na minutę, żebyśmy, jak już ktoś nas tłucze, to my też żebyśmy go tłukli w dużym tempie, prawda? Pamiętajcie, że na szóstkach na przykład są czołgi typu T-150, gdzie mają obrażenia 300. No i nie można sobie pozwolić na to, żeby strzelać się z takim gościem strzał za strzał. My mu za 240, on nam za 300.
pomijam tutaj wszystkie działa 122 mm ruskie, bo to wiadomo o co chodzi, no. Chodzi o to, że tego typu czołg powinien wyjechać i zdoić gościa szybciej niż będzie tracił HP. A co do buffa pancerza, nie sądzę, żeby Wargaming zrobił jakikolwiek buff do pancerza tutaj. Jeżeli zrobi i przednia płyta będzie 120 i wieża by miała również 120, no to ja od razu kupuję ten czołg. Znaczy pewnie i tak go kupię, ale do kolekcji, prawda? Do kolekcji tylko. Ostateczne zdanie. Czołg jest dosyć kiepski moim zdaniem. Nie sprawdza się jako HT, gdyż na pierwszej linii nie ma racji bytu, a niestety trzeba, będąc na siódemkach, jechać na tą pierwszą linię. Natomiast idzie nim coś zrobić, idzie nim postrzelać, idzie skontować tą przednią płytą. Na sidescrapa też można złapać przeciwnika. Także ocena moja ostateczna niezbyt dobra, ale na pewno nie najniższa z możliwych. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.